drodzy widzowie Telewizji Misericordia i dobroczyńcy naszej Fundacji. Dziękujemy Wam za Waszą obecność, za Wasze wsparcie w tym minionym roku. 2022 rok dobiega już końca. Rozpoczynamy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego, najbardziej radosnych, rodzinnych świąt w ciągu roku. Ale jest to też czas na refleksję, na podsumowanie. Być może ten rok był lepszy niż poprzedni, niż ten covidowy, obarczony separacją, oddzieleniem. Być może dla niektórych był on trudniejszy, smutniejszy. Być może ktoś z naszych bliskich odszedł z tego świata. Warto popatrzeć w przyszłość. Przed nami kolejny, nowy już 2023 rok. Będziemy w niego wchodzić z nowymi nadziejami. Dziękując Państwu za Waszą obecność, za Wasze wsparcie, zarówno to modlitewne, dobrym słowem, jak i to finansowe, chcę z tego miejsca nie tylko złożyć podziękowania, ale również życzenia, aby Pan Bóg, ten nowo narodzony Bóg w ludzkim ciele, którego urodziny świętujemy, wynagrodził Wam stokrotnie Wasze dobre serca. Dziękuję i życzę Bożego błogosławieństwa na ten świąteczny czas. Zostańcie z Bogiem.